Witajcie na kanale Studiopatów. Nazywam się Michał Pobratyn. Mamy niedzielę 21 stycznia. Godzina zbliża się 15:30, a ja znajduję się przypadkiem troszeczkę w okolicy w miejscowości Jasice. Jasice to jest miejscowość, gdzie znajduje się stacja kolejowa, z której byli wywożeni mieszkańcy getta opatowskiego. Ale ja nie o tym. Nadziałem się na coś takiego troszkę przypadkiem i chciałem się z wami tym widokiem podzielić, bo no niecodziennie można oglądać z takiego bliska takie sprzęty. Mnie zawsze interesowały ciuchcie i pociągi wszelakiego tego typu sprzęciory o olbrzymiej mocy. Tak więc możliwość obejrzenia sobie z bliska ciuchci, która się nazywa Małgosia, było dla mnie nie lada okazją, którą postanowiłem wykorzystać i się z nią z wami podzielić. Masa własna 42 tony. Tu mamy takie sprzęty, które się nazywają bufory. A tu reflektory. I nazwa Fablok. Cóż, sprzęcior jest potężny, przeznaczony też do zadań. Tak więc z okolicy Jasic dla Studia Opatów Michał Pobratyn. Pozdrawiam was czołem. Jeszcze rzut oka na kabinę i życzę miłej niedzieli.